dzisiaj powitanie Was, wyrażenie radości i zadowolenia z faktu, że sala jest pełna i czynię to bez przymusu. Naprawdę cieszę się, że Państwo kochają pisać i chcą wziąć udział we współwydawnictwie. Eurowizji. Hyżnem na Orawie spotkali się Państwo Hyżowie. Na Jamajkę pojadę bez Hani, Kai, Sylwii i Kamili. Uczestnik, wielce zmożony arcytrudnymi przykładami, wziął tusz. Tusz widz zauważył zmożonego i pobiegł dróżką do dróżki kachunki. Jednakże, jak sam mówi, pozostał mu w głowie misz-masz, a przed oczyma Esy Floresy. Mimo że chciał on bardzo wygrać dzisiejszy turniej, przyznał szczerze, że świadomość kulturalno-językowa przychodzi dopiero z czasem.